To już nie tylko niewinna zabawa dla dzieci, ale także styl życia dla wielu dorosłych. Mowa o klockach Lego, które od lat podbijają świat. W Katowicach zostanie jutro otwarty sklep z tymi klockami, a przygotowania do tego wydarzenia podpatrywał ich fan Paweł Jędrusik. To pierwszy sklep Lego na Śląsku, a siódmy w Polsce. Ten jednak jest największy spośród wszystkich, jakie do tej pory otworzyła firma. Ma powierzchnię 360 metrów kwadratowych i znajduje się w nim ponad 500 zestawów. W sklepie można jednak nie tylko kupić klocki. To są oczywiście tak zwane elementy angażujące i takie pozwalające na miejscu doświadczyć przyjemności zbudowania. I to jest dla tych, którzy już budują, mogą przyjść i mamy kreatywne stoliki, przy których można po prostu spędzić czas i budować, ale też dla osób, które nigdy wcześniej nie doświadczyły budowania i chciałby zobaczyć, jak to się robi. Mamy tutaj strefę dla przedszkolaczków, czyli dla najmłodszych dzieci, strefę z dużymi klockami i do budowania z klockami systemowymi, czyli dla starszych. Fani Lego kupią tu klocki w zasadzie o każdej tematyce. Nie brakuje też zestawów dla dorosłych, które od dłuższego czasu firma wprowadza na rynek. Oficjalnie sklep Lego w Galerii Katowickiej będzie otwarty jutro i wtedy też Lego zamierza odsłonić specjalny mural, który ukazuje historię Katowic i górnictwa za pomocą figurek.